Witam was bardzo serdecznie, tutaj Gracz Niedzielny. A to jest Grand Theft Auto 5. Tak, nabyłem sobie w końcu tą gierkę, zainstalowałem i nie będę się wahał w nią zagrać. No i jakąś tam rozgryweczkę pokazać na YouTubie. Nie wiem, jeśli będziecie chcieli, żebym zrobił z tego serię, dajcie znać. W jakiś tam sposób, czy to lajkując ten filmik, czy też pisząc pod nim komentarze. Oczywiście będę tę grę przechodził jak wszystkie inne na ślepo. W związku z tym wszystkich wytrawnych graczy w GTA 5 przepraszam za to, że będę okrutnie lamił. Tak jest. No niestety. No dobrze, to co, bez zbędnego przedłużania, zagłębię się w fabułę, bo pewnie większość z was już ją zna, a ja się będę ją stopniowo zagłębiał, w związku z tym uruchomię tryb fabularny. No i zaczynamy akcyjkę. Widzę, że napad na bank się tutaj nam kroi. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. Okay. Get these assholes in the closet. What's he doing? He's gonna kill us in here. Do schowka, szybciutko, szybciutko. Strażnik, dwaj panowie do schoweczka. Szybciusieńko. Raz, 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 gościu, raz, co się tak ociągasz? Szybko, szybko, szybko. Okay. All set. Phone it in. I'm calling it. Schowajmy się. Aha, ja mam zdetonować, tak? Telefon krzyżakiem do góry. Wybierzemy. No i co? Detonacja. Pyk. Ładunek gór. Ule pierdzielnęło. A jak ja się tu znalazłem? No dobra. Miejsce oznaczone na radarze jest żółtą kropką. Biegam, wciskając A na padzie, bo musicie wiedzieć, że gram cały czas na padzie. Nie wiem, jakoś tak przyzwyczaiłem się do pada. O, jest tutaj chyba to rozwalone miejsce. Okej, tu jest gotóweczka. Dobra, 2000 dolców. Zwinąłem 179 tysięcy dolców. Na co czekamy? No idziemy, idziemy. O, jest jakiś gieroi. Aha. Przytrzymaj dolny krzyżak, jeśli chcesz przełączyć się na inną postać. Wyśletone zostaną dostępne. A ja chcę na to się przełączyć. Dobra, i co ja mam zrobić? Załatwić strażnika. Wycelujemy. Ej, powiedzmy, headshot trzecika. Egzekucja. Jak to, po co to zrobiłem? Po to, żeby ci dupę uratować, kolego. No dobra, idziemy. Pyk. Znaczy, na przykład ja mogę się tu przełączyć... Aha, między dwoma postaciami. Dobra. Ale zostanę tutaj przy tym zamaskowanym. Za osłonę. Myk. Ach, ładunki zegarowe, ja. O, już, tak, tak. O, jeszcze znowu pierdzielnęło. Oh, fuck, you hear that? Sirens. Fuck the cops. T, hit the shutter switch.
No, to pyk, bramę. Oczywiście gliarze przyjechali. Uuu, chowaj się. Oho. Dobra. No, trzech wyeliminowanych. Oj, ten chyba tylko został ranny. Dobra, teraz już został dobity. Jak ten czerwony krzyżyk się pojawia, to znaczy, że ofiara zginęła. Tamten już też zginął. O, z tej strony jeszcze jest glina. Ktoś musiał... ktoś do mnie wali. O, jest tam gość. O, jest tą z shotgunem. O, załatwili go koledzy, dobra. Kolejny radiowóz przyjechał. Wyjdź mi z linii strzału. Nie zdążyłem go upolować. Och, dobra. Dobra, dobity. Można powiedzieć, że dobiłem leżącego. Dobra. Ojejku, dobiłem kolejnego gliniarza. No to ładnie posiedzę, jak mnie złapią. Już nie mam wyjścia, muszę ich wszystkich wystrzelać razem z kolegami. O, ten tylko został ranny, bo widzę, że się przewróciła. Teraz mi się tu podniesie. Dobra, ja też zostałem niestety w skórę. Jest chyba samochód. Tamten zabity. Chyba wszyscy wyeliminowani. Dobra, siadamy do auta. Y, żeby wsiąść do pojazdu. No to siadamy. O, niestety. Prosto w serce dostałem, kurde. Ciekawe, że to przeżyłem. A właściwie mój bohater No, widać, że niezły psychopata. No, mówiłem, że psychopata. Kierowca zarobił headshota. Przykro mi, tak mi przykro. No nie. Ale słownictwo jest na poziomie, naprawdę. Aha, ja przyjąłem sterowanie nad samochodem. Okej. Wow, żebym się z nim jeszcze nie zderzył. Ani z tym traktorkiem. Ciekawe, gdzie on jedzie. Zima jest, kurczę. Zima jest. Uj. Zdążymy? To nie było miłe. No dobra, chłopy, wysiadać. Nie ma co się ociągać. A mamy jakiś plan w ogóle? Bo nie miałem okazji się z nim zaznajomić. Aha, rozumiem. Oho, tu już się ktoś przyczajnikował. Też serce. Snajperka go zdjął. No i dwóch leży. Nie zostawiaj kolegów, czy zostawisz kolegów? Jest gdzieś tutaj jakiś snajper? Ej, nie przeładowuj teraz broni. Gdzie on się tu...
Ej. Gdzie jest? Gdzie ten gminiarz? O Jezu, jadą następni. No to nie wiem, już się stąd nie wydostanę. Oho. Nie zabijaj, proszę cię, nie zabijaj, błagam, nie zabijaj jej. Oho. Korzystaj ją jako zakładnika. Go, szybko. Ta chwila zawahania została przez bohatera wykorzystana. Mhm. Ciekawe, czy dał się złapać, czy nie. No nie, zabili go? Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps... O, to jest ten gliniarz, który zastrzelił tych dwóch gości. Tych dwóch, którzy napadali na bank, oczywiście. A tu jeden z nich wyżył. Michael. A to ciekawostka. To chyba jego chyba chowają, o ile się dobrze orientuję. Michael Townley, tak? Dobrze przeczytałem nazwisko. No i mamy tutaj prolog Grand Theft Auto 5, czyli Grand Theft Auto 5. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Dobra. Chuja wartą grę. What about me? Psychoanalityk. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Tak, time next week? 45 minut minęło. Gość zgarnął. 500 baksów, no i to jaki to psychoanalityk. I tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Ta. Embrace it. Whatever you say, doc. Jak chcesz, doktorku, tak jest. Wow, muza jest fajna. Zresztą... produkcją Rockstar Games z cyklu GTA zawsze towarzyszyła dobra muzyka. Radia, nie radia, super to było zawsze. O, chłopaki cisną na plaży, proszę bardzo. Los Santos z całej okazałości. No może nie w całej, ale pięknie to wygląda. No i co, gliniarzu, się tak puszysz? Znam twój ból, tak jest. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck! Actually, yeah.
It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit. Chłopaki sobie przyszli bryczki jakieś zakosić. To jakaś bogata dzielnica, widocznie Los Santos. I będą kradli jakieś fajniejsze bryczki. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Te napisy polskie powinny być trochę wyżej. No, dopisałem dole ekranu, kurczę. Te koncentrują trochę. Get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. A co się ciskasz? Co się ciskasz? No, chyba przejąłem kontrolę nad postacią, tak jest. O, kociu, kociu, kociu. O. Tym mamy jeździć? Wow, co to są dwie różne bryczki? Tu jest, to mi wygląda jakieś logo Audi ma. A to jakiś Aston Martin czy coś takiego, nie wiem. Może białe wybiorę, zobaczymy. To Audi. Audi może fajnie jeździć. A, ten już siadł do czerwonego. No to ja sobie też wybiorę. Znaczy, no wybiorę, no to biorę białe. Jedź za Lamarem, no dobra. Ktoś dzwoni? O kurde! No ładnie, porysowałem brykę. Nie możemy szaleć tymi furami. Słuchaj kolego, właśnie ją porysowałem. No trochę tak, znowu. Mam nadzieję, że ktoś, komu te bryki mamy odprowadzić, nie obrazi się na mnie. Kurde! No nie, no jest strasznie, jak się prowadzi ten samochód. Muszę go dogonić, bo się zgubię, kurde. Gdzie on jest? Dobrze, że się nie ścigamy, bo sromotnie ten wyścig przegrał, gdyby tak było. O, tu gdzieś pojechał. Dobra, muszę go widzieć na minimapie teraz, bo... tu? Tak, tutaj zwolnił trochę, wyraźnie zwolnił. Dobra, tnę na czerwonych. O kurde. Tu gdzieś pojechał. Nie no, auto się fatalnie prowadzi. Jest. Wow. Ej! O kurde, co to za idioci. O, tam gdzieś pojechał. Dobra, ziom. Sorry. Ma, jest, dogoniłem go. Co prawda on się bardzo nie spieszył, niemniej jednak jest już mój. Wow. O, ładnie. W lewo, dobra, wiem. Ej, już mnie zby zarzuciło, już bym się obrócił, kurde. Oła! A, tutaj na szczęście za wolno jechałem, żeby wyskoczyć, ale tutaj już sobie pozwolę na to, żeby kicnąć. Dobra, a gdzie ty jedziesz? Na przeciwległy. Kurde, widzisz? Przez ciebie przyładowałem samochód, no. Ciśniemy. Jesteś, ziom? Jesteś, ziom, widzę. Mam nadzieję, że oni przez ten telefon nic istotnego nie gadają, bo tak się koncentruję na jeździe, że nie czytam, o czym mówią. Wsteczny. No ładnie, przód też jest nieźle zmasakrowany. No dobra, już mi nie zależy. Gdzie on pojechał? Tutaj? Na to wygląda. Tak jest, tu jest, dobra, Lamar. Ej,
A kurde. Poczekajcie. A dobra. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, znowu przytarłem tutaj. Jedziemy, 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 jedziemy. O, rany, 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 rany. Dobra. Okej. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Aha. Psiarnia. Pole krwi na tym samochodzie. Zostawił mnie, zostawił mnie. Uuu. Co ja mam zrobić? Zgub gliny. Wow, on wpierdzielił się. Czyli generalnie obojętnie jak pojadę, mam moim zadaniem podstawowym jest zgubić gliniarza. Uuu. No tak to ja ich nie zgubię. No dobra, trzeba jakieś potężne prędkości rozwijać. No da, już do salonu to ja tego samochodu w całości nie odprowadzę. O kurde, jadą z przeciwka. Trzymaj się z dala od znaczników, dobra. Dobra, dobra, dobra. Rozbijam wszystko po drodze. O kurde. O, jadą, 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 jadą. Niestety jadą, żeby mnie tylko nie dopadli. Dobra, dobra, muszę zgubić ten pościg. Gdzieś muszę ich zgubić. Długo muszę tak przed nich uciekać? Przed nimi uciekać? Sorry. No dobra, chyba się udało ich zgubić, bo pojawiło się na GPS-ie sposób do jazdy, a oczywiście trasa, która mnie doprowadzi do salonu. Okej, tym razem się udało im nawiać. Oj, oj, oj. O, niestety. Ciekawy jestem, jak zareaguje właściciel salonu, jak zobaczy to autko. Troszkę przerysowałem, oj tam, nie ma się czego czepiać, bez przesady. Mogło być gorzej. Mogły mnie na przykład po prostu spalić, tak jak to było w innych GTA, kiedy mocno rozbity samochód po prostu się jarał, tak? Okej. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No dobra. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. Aha, dobra. To ja myślałem, że tu będzie cutscenka. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. W akcencie poznaję, że to jakiś Rosjanin. Not a racist, but I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get the money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. No dobra, jak mam się dzwonić, to się... O Jezus, no nie mogę patrzeć na tą brykę. Co ja mam zrobić? Idę za Lamarem wobec tego. No nie, troszkę mu ją przerysowałem. Trochę sprayu, młotek i jakoś się wyklepię. O, wsiąść do samochodu. Niebieski znacznik, Lamar wsiada do tej bryki. Czyżby to była moja brysia? No, nieźle to wygląda. Co to jest w ogóle? Fajnie, fajnie, fajnie. No dobra, siadamy. Każda grywalna postać ma swój własny wyjątkowy samochód. Udaj się do domu Franklina. A, czyli do chałupy jadę. Ciekawe jak mieszka Franklin. Żebym nie porysował tylko swojej brysi. She grown, yeah.
She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like women. No, teraz przeczytałem ten tekst. Co ten Franklin umie? Aha, zadania specjalne, kondycja, strzelanie, siła, skradanie się, pilotaż, sprowadzenie. Co? A, zaraz, bo to jakieś kółko mi się pokazało. Co on tam wiezie? Nic, zamkniętą ma tam kipę. Aha, ja tu w lewo. O, to może ten... Nie chciałbym porysować swojej brysi. Co moja, to moja. Inaczej, jakiegoś gościa, który salon prowadzi, stać go na to, żeby ją wyklepać. A inaczej, biedny Lamar. No nie, no nie będę stał na czerwonym świetle bez przesady. W końcu to Grand Theft Auto. A Lamar jest złodziejem samochodów. Nie Lamar, tylko Franklin jest złodziejem samochodów. Tu? Tak jest. Okej. Security consulting to expand. No dobra. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Złośliwy typek. Salony fryzjerskie oznaczone nożyczkami są. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. A drzwi kto zamknie? Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You here? I was on the phone, boy. Don't be listening. Aha. To matka chyba jego, tak? Dermozjad. No tak, chyba matka. No, widzę, że Franklin ma fajny pokoik. Spanie w łóżku zapisuje grę i przyspiesza upływ czasu. Można zapisać grę w dowolnym momencie między misjami, wciskając przycisk szybkiego zapisu w telefonie. Aha, no dobra, to co, ja może spróbuję z tym telefonem? Aha, on tutaj... Obwąchał się. No, troszkę śmierdzisz faktycznie, trzeci dzień. Ukończono, Franklin i Lamar. No dobra. Okej. Okay. Ani draśnięcia zaliczone? No niemożliwe. Okej, okay, ale ja wyciągnę. Dobra, i co ja mogę tutaj zrobić? Sterowiec, Denis, Downtown, telefon alarmowy, Lamar. A gdzie ja mogę zapisać zdjęcia? Aha, dobra. Dobra, a jest szybki zapis, super. Dobra, no ale tymczasem ja się może przebiorę. A nie to, jak to było? Tym, tak jest, stroje, garnitury, o! O, garniturów niestety nie posiada. To może od razu cały strój. Taki. A może takim się. Dobra, teraz prześmiejmy się. Lamar idzie do łóżeczka oczywiście w opakowaniu. Spoko. No cóż, tu ja sobie... Stwórz nowy zapis. Oczywiście, że chcę zapisać swoje aktualne postępy. Mhm. Budzik zadzwonił. No dobra, słuchajcie, zapisałem sobie grę. Pół godzinki trzasnęło, jak z bicza strzelił. Zaczyna mi się ta gra podobać, nawet jeśli lamię strasznie samochodem. To i tak myślę, że uda mi się nauczyć z nim jeździć. Na razie dziękuję wam serdecznie za uwagę. Proszę was o komentarze, jeśli chcecie widzieć serię na moim kanale z GTA 5. O komentarze tudzież lajki. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Cześć i czołem.